Witajcie mężki z tej strony Dragon w kolejnym i zarazie zapewne ostatnim odcinku z Wizard River Gun. No, jesteśmy obecnie na ostatnim bossie i tak jak przeglądałem, zostało nam tak naprawdę dwa trybiki, co znaczy, że zapewne ten boss i jakiś ostatni boss, bo to są takie gry, kiedy jest boss, a później jest kolejny boss. Więc może, żeby nie przedłużając, już to od razu odpalę. Tym razem się przygotowałem i mam właśnie do budowy. Wiem, że piasek może nie być zbyt dobrym budulcem, ale jest go dużo po prostu i zajmuje mało miejsca. Więc tak, zanim pójdziemy bić się z bossem, będzie najtrudniejsza część, czyli zdobycie sojuszników. Możemy zdobyć dwóch sojuszników, ale tak jak zobaczyłem... jest dzień, a się nie pali piasek. Tak jak zobaczyłem, zdobycie dwóch sojuszników na tym biomie, takich, których my chcemy, jest dosyć trudne. Jak sami widzicie i pamiętacie z poprzednich odcinków, będzie nas goniło bardzo dużo nieprzyjemnych gości. Po pierwsze musimy sprawdzić, którą stronę musimy... Au, to jest naprawdę... Nie powiem, pierwszy raz, kiedy mi się zrobił taki zły... Taki zły, jeżeli chodzi o tworzenie się świat. Nigdy wcześniej nie tworzył mi się aż tak zły świat. Zaraz, zajmijmy tych. Nie będziemy zbierać tutaj tych przedmiotów. Jak to się... Możemy koło was przejść? Dosłownie ani razu mi się nie stworzyło. Te kraby też spotykałem, ledwo co. Straciłem już 1000 życia tylko dlatego. Wiecie co? Weźmiąc sobie tę miksturkę. I wrócę do tego. Więc tak. Omijamy sobie te wieżyczki. Fajnie, że się pokazują na mapie, ale my je omijamy. Oj, i musimy zdobyć tego gościa. Na szczęście przez dłuższy czas był zablokowany, ale niestety nie uda nam się go ogarnąć. Okej, jest już. Więc tak, głównym teraz motywem jest, ich jest tutaj dużo. Więc, jeżeli uda nam się złapać, żeby on zaatakował jednego z tych, i ten by się do nas, że tak powiem, zabrał, to by było fajnie. Ten. Tylko, że chyba zginął. Nie, jest, żyje jeszcze. Dobra, szybko podejdź. Kurde, nie. To jest zbyt dużo przeciwników było, może się znajdą kolejni. No niestety to jest jeden z tych trudniejszych, jeżeli chodzi o to, tamten będzie się palił, a my nie mamy naszego shotguna z tym. Oraz jak sami widzicie mamy. mamy. Ile to jest? 5 wież! Mamy 5 wież, nie powiem, to jest dosyć sporo oraz mamy sporo tych, dobra. Jeżeli ich tutaj mamy, to z łatwością będzie można złapać innego. Dobra, więc niech tylko za mną pobiegnie. Dobra, jeszcze nie jest aż tak mocno złapany. Dobra. O, jest, uda się. Jest, udało się. Teraz musimy tylko wrócić poprzedniego. Jak sami widzicie, nie bez powodu ich biorę. Dlatego, że oni naprawdę są mega mocni. Ale musimy najpierw znaleźć... O, jest poprzedni. I tutaj szybko przejdźmy. Nie chcę, żeby umarli mi tutaj. My też nie chcemy umrzeć. Ale jeżeli pójdziemy tak dookoła, to powinno być wszystko ok. No jak sami widzicie, naprawdę tutaj jest mnóstwo tych jakichś takich małych. Dobra, zajmijmy się tymi. I powinniśmy sobie poradzić. Przejdziecie? Przejdziecie, dobra. Teraz jest na szczęście noc. I tak naprawdę musimy pokonać jednego bossa, który chyba nie jest aż taki trudny. No tak, jeżeli to jest jeden z tych, no to on nie jest trudny. Jak jeszcze mamy tutaj tych gości, to właśnie zginął. No właśnie, jak sami widzicie, są jednymi z najbardziej OP gośćmi na tym poziomie. Teraz więc tak, najpierw się niech uleczmy nieco. Żeby się uleczyć, to tak naprawdę musimy poczekać, bo oni po pewnym czasie będą sami się leczyć. No tak naprawdę, ja nie pamiętam jak to dokładnie działa, ale to polega na tym, że ja po prostu stoję czasami i oni sami później się leczą. A nawet, o właśnie, a nawet jeśli nie, no to później będę mógł ich ożywić. Chociaż oni są jacyś, oni mają naprawione to, bo zazwyczaj jak ja tam uleczę jakąkolwiek inną jednostkę,
Pochodnia. Jakąkolwiek inną jednostkę uleczę, to ta jednostka zazwyczaj nie ma problemu z nią, ale jak tych właśnie, znaczy się uleczę, jak ich oswoję, to oni jacyś właśnie przy ożywianiu właśnie mają problem. Okej. Możemy zeskanować ją. Dobrze. Dara. Nie powiem, trochę potęga. Nawet my nie zaatakowaliśmy, nasze jednostki ją zaatakowały. Znaczy się, my zaatakowaliśmy tylko, że przez przypadek. Dara. Gdzie ona będzie? Nie pokazuj, o. Chodzi o to, żeby strzelić w nią tym potężnym pociskiem. O, au, au. Nie atakuj mnie. Jestem bezbronny. Nie denerwuj się, Andrzeju, nie denerwuj się. Oni trochę mi się nie podoba, że trochę niestety, ale mi zabierają osłonę. Ale chyba przejdziemy tutaj. Mina. Czy ona ma do nas steruje? Jest, dostała. Może się uleczymy. Czasami trudno ją zobaczyć, bo ona dosłownie wygląda tak jak mojej sojusznicy. O kurde! Ja powiem szczerze, jeden z najlepszych boss fightów jak na razie. Okej, okay. Udało się nam, ale mamy tutaj strasznie dużo rzeczy do skanowania, bo się pokazało. No niestety walka z bossem zazwyczaj tak wygląda po kilku godzinach grindingu, więc nie spodziewajcie czegoś innego. Tutaj to nie jest nawet książka, to jest, kiedyś się zobaczyliśmy, to jest taki jakiś prop. I pytanie jest takie, gdzie my mamy pójść dokładnie teraz? Bo chyba mamy wrócić właśnie w ogóle. No stracimy naszych sojuszników, ale najpierw wolę... O, tutaj jest. Wolę najpierw przejść dookoła, zobaczyć, czy czegoś tutaj nie ma. Ogólnie rzecz biorąc, mam jeden pomnik, ten Boga. Właśnie tam mamy taką kategorię pomników Boga. No, teraz podwójne szczęście. Te dwie kości z ostrogami. Okej, w takim razie wracamy. A, zapomniałem, że tak nie działa. No w tej grze jeszcze dużo rzeczy jest coś takiego, że jest niby, ale nie ma. Okej, w takim razie przyglądamy. Niestety, ale jednego przeciwnika nie zdobędziemy, bo on się nie pojawia w ogóle. Dobra, ale chodzi o to oczywiście, że mamy tutaj Talia Star Ice i tutaj jest napisane historia. W ogóle się dziwię, że zacząłem sobie czytać, oni nie mają naprawdę dosyć rozwiniętą historię. Ja nie czytam ich. Znaczy się i tak w grze jej nie opowiadają. Niestety lore w tej grze polega na tym, że musimy czytać. W ogóle żadnej prawie amunicji nie zużyliśmy. Oraz też zdobyliśmy jakiś... coś takiego. Dobra, ja tu wywalę do maszyny. I tylko powywalam tutaj książki w jedno miejsce, bo nie chcę. I wywalę do skrzynki, no, nagrywkowej. Próbowałem sobie jeszcze porobić nieco achievementów, takich, które nie wymagają za bardzo robienia dalej misji. No i wydaje mi się, że jak skończymy, to tak naprawdę będziemy mieć większość. Tak naprawdę to, co jeszcze muszę zrobić, to sobie ulepszyć to. Ale to mogę tylko ulepszyć, kiedy już się jak tam pokonamy. Jeżeli chodzi o punkty, no to jak sami widzicie, mam ich sporo, bo właśnie wytargowałem sobie nieco tych oczu. One kosztują 41, więc 4 tysiaki sobie zabrałem z tego. Trochę żałuję, że książki stargowałem, ale no powiem szczerze, to tak naprawdę dodatkowe badanie. Okej. W takim razie tylko zobaczymy sobie jej ubrania, bo ona podobno miała nowe ubranka, które by nam dało. Warlock. Nie widzę. Tak, nie możemy zrobić tego, bo nie mamy. Tutaj musimy Cryptomancer Heart. Musimy zeskanować to, ale nawet nie wiem, gdzie to jest.
Mówił, że gdzieś to jest tak. Desperado Hut. Nie wiem, czy to jest jakiś lepszy. Chodzi o to, czy będziemy ładniej wyglądać. Wydaje mi się, że jak na razie to my jesteśmy dosyć spoko. Wiem, że powinienem pójść już na ostatniego bossa, ale to po prostu zobaczyć, jak byśmy wyglądali w tym. Glamour. Nie, bardziej pasuje mi poprzedni czapka. Ona jest taka mała, ale zarazem też jest duża. No właśnie, ona jest większa niż na rysunku, a ona jest zarąbista. Wydaje mi się, że możliwe, że było na odwrót. Jeszcze zobaczymy sobie ubranka oczywiście. Tutaj. Nie, wydaje mi się właśnie, że Mage Hunter miał jakiś, ma lepszy od tego. No, to reszta to jest takie po prostu, że tak powiem, już typowy podwygląd. Dobra, więc jedyne co zostało nam do ulepszenia, no to w sumie tylko od tamtego ostatniego bossa. Dobra, w takim razie wkładamy. I mamy zresetować świat. I to powinno nas uratować. Joj! Udało nam się pokonać i zresetowaliśmy świat. I teraz możemy zaatakować chaos w sam środek jego. Okej, okay. Co tam masz do Cryptomancer? O, widzimy gdzie jest. Tak. Okej, czyli tutaj jest napisane, że no teraz tak naprawdę mamy w sumie do wyboru tak naprawdę nic. Musimy po prostu zaatakować go. On jest dosłownie na środku. Ale powiem szczerze, przydałoby się mi przy sojusznicy, więc wracamy i pójdę po tych sojuszników, których wiem, że oni mają dobre... dobre, jeżeli chodzi o... jak to nazwać, sekwencja ataków, bo poziomy się nie łatwią. Ja mam właśnie tą broń na to, że ona ulepsza się na poziomy. Ważne jest to, żeby teraz tylko znaleźć jak najszybciej ich, no i ich pokonać. Tak naprawdę jest już, no powiem szczerze, jesteśmy już na ukończeniu tego, więc ja bym się aż tak bardzo nie martwił to, że coś się nam złego stanie. Więc tak, najpierw sobie weźmiemy trochę więcej czasu, bo potrzebujemy do znalezienia, no, naszych sojuszników. Tak naprawdę będziemy potrzebować tak z kilku minut, więc... Więc najpierw sobie załatwię nieco więcej czasu. I to powinno dać wszystko. A, oczywiście pozbieramy sobie nieco rzeczy, a czemu nie? Tam jakiś poleciał. Lepiej ich nie zostawiać, bo później one robią problemy same. Okej, okay, nice. I gdzie by tutaj pójść? Na razie pójdziemy sobie na północ i zobaczymy, czy tam będzie coś. Tutaj trochę dziurkę zrobili nam. Tak naprawdę musimy znaleźć sobie budynek. O, jest budynek, to znaczy, że powinni być oni. Tak, są. O, czasami są ścinki. Ja sobie ostatnio odpaliłem na laptopie, to naprawdę laptop jest kompletnie nie optymalizacji. Słabo się gra w tą grę na laptopie teraz. A zastanawiałem się, czy to może przez to, że nie wiecie, że trochę już jesteśmy dalej w tej rozgrywce. No i w sumie mogę powiedzieć, że może tak, ale... O, ale szczęście, że dwa razy pod kolei, dobra. Nice, to jest naprawdę... szczęście, kiedy się znajduje ich dwa razy pod kolei. Okej. Okay. Au. Dobra, jesteś już z nami? Nie. Dobra, jesteś już z nami, tylko załatwimy tych, żeby nas nie atakowali. I nie powinno być problemu, jeżeli strzelam do nich z ognia, bo oni naprawdę są wytrzymali. Dobra, mamy 7 minut. Niestety powiedziałem to, że wytrzymali, kiedy oni padli. Dobra.
No naprawdę coś dziwnego stało. Wcześniej oni mieli życie, może naprawili ten błąd. Co był dobry błędem, bo mogliśmy to wykorzystać. Okej, okay, póki co musimy się dostać na środek. Tak, nadal na środek. O, mamy po drodze czas, więc raczej to na mało co nam to da, ale warto czasami mieć to. Radźcie dookoła. Dobra. Trochę głupio powiedziałem, dlatego. Nice. Dlatego, że i tak musimy pójść tędy. I musimy przejść koło nich. Dobra. Albo nie musimy przejść. Są tutaj nasi starzy przyjaciele. Oni naprawdę są mega słabi. Jak się wraca na ten pierwszy poziom, to oni kompletnie są po prostu tacy mega słabi. Dobra, teraz spokojna muzyka. Przeładujmy w takim razie, póki możemy. Przygotujmy się. Potionka życia. Potionka na to. Co to jest? Ale dziwna forma świata się pojawiła, według mnie. Okej. Okay. Dobra. Więc czas pokonać wielkie zło. Ale najpierw zeskanujemy je. A jeszcze się pokazało. Jo! O, masz los, ale jesteś brzydki. No i się jeszcze teleportujesz. Au, 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 au. Może się przestań na mnie agro? Dobra. No nie, nie teleportuj się akurat, gdy chcę z ciebie zeskanować. O! Nie teleportuj się! O! Jest! Prawie, prawie, prawie! Jest! Czas ciebie pokonać! O, ho, ho! Masz trucizna! Trucizna to jest najgorsza rzecz, która mogła ciebie dotknąć. Powiem szczerze, ten boss jeszcze nie będzie mieć innych części, że tak powiem, kolejnych faz, to będzie trochę nudny. Ale gdzie jest jeden z naszych sojuszników? Wydaje się, że umarł. Nie, nasz sojusznik. Ej, nie mówcie, że... O, masz los. Mamy problem, sojusznicy umarli. Tam. Słaby jak z ciebie jest. A! Nie teleport tutaj jakieś meduzy. Co ty tutaj robisz? A te meduzy są słabe. Dobra, możemy jakoś tam wrócić do niego, bo jest taki problem, że... O, 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 strzelają. O! No nie powiem, dużo masz życia! Okej. Okay. Ma, że swoje. Ha, ha, ha! Idź na piasek! Piasek ciebie będzie palił. O, łoń ze wstydu. Au. Ja nie wysyłaj tych. Oni są naprawdę słabi, ale są wkurzający. Nie powiem, trochę mało ci życia zostało. Trochę, nie powiem, słabo, że poszliśmy w ten region, bo tutaj jest mało terenu. Ej, bo wy tak bardzo mnie nie lubicie, ale może bardziej nie lubicie, jak wielka meduza leci w waszą bazę. Dobra, bardziej nie lubicie, kiedy wielka meduza wlatuje we mnie. Dosłownie przeszedłem wszystkie wymiary, które są możliwe. No chodź tu, chodź tu. BOOM! Ha, ha.
Jej! I nieskończoność czasu. Ej, czy to znaczy, że... Cześć. Co tam masz? No, udało mi się, no. No, trudno nie uznać tego. Okej. Więc oprócz tego, że świat został uratowany i mało jego zostało, to w takim razie wracamy. Jej! Nie lubię was. O. Dobra, czy jest jakiś portal blisko? Wiecie co, może pójdę do tego na północy. Dobra, czyli pokonanie tego wielkiego bossa daje po prostu nieskończoność czasu na... po prostu na... podczas runu. Nie wiem, czy to jest jakoś fajnie, czy nie, to jest, tak naprawdę zależy. Ups. No. Powiem, tutaj bardzo dużo tego zostało. Nawet nie będę zbierać tego, jeżeli nie jest potrzebne. Nie mają nic do roboty, bo wszystko zostało zniszczone. I bum. Bum. Naprawdę jest tutaj mnóstwo. Dobra, w takim razie już się wybierzmy do portalu, bo jeżeli i tak nic nie robimy, no to po co tutaj zostawiać? No walka z bossem, no taka, powiem szczerze, no wydawało mi się, że może coś fajniejszego będzie. To był tylko topowa walka z chaosem. No, babka coś tam powiedziała, ma do powiedzenia, dobra, co tam chcesz mówić? Jak fajnie wyglądamy? Okej. A, zapewne mieliśmy na pewno do niej pójść i to pogadać. Okej, w takim razie czas wrzucić ostatni trybik. Dostajemy to i dostajemy napis pokonałeś. Aha. Yeah! Zapewne to jest koniec. No. Ja byłem przygotowany na to, że to będzie aż takie złe, ale nie powiem. Nie powiem. Myślałem, że przynajmniej coś więcej tego będzie. No, gra sama w sobie jest fajna, no to jest taki typowy roguelike, kiedy naprawdę jest to bardzo. Tutaj bardzo można sobie pograć. Odblokowanie tych wszystkich no, pocisków to nie powiem. Jest trochę problematyczne, bo w pewnym momencie potrzebujecie tak, punktów plus książek i książki można zdobywać łatwo, punkty też później łatwo, kiedy zgromadzicie dużo itemów. No ale normalnie rzecz biorąc, no to jest takie no i tak typowo siedzenie, później nie ma za bardzo takiego dorobienia, też nie wiem, to odkrywanie właśnie, skanowanie trochę jest najbardziej wkurzające. W ogóle nie mam wszystkich mebli, nie wiem gdzie by tutaj dawać. Więc tak, udało mi się. Więc tak, jedyne co nam zostało, to tak, wiadomo, że my w ogóle już możemy rolować czas, ale wygląda na to, że... Nie, nieskończoność nie jest nieskończona. Okej. Czyli, że trzeba pokonać tego bossa i później jest. Ale to wydaje mi się, że jak sami widzieliście, to jest takie... Kilka minut i... Nawet sojusznicy to byli. Ale jak sami teraz zobaczycie, ile mi zostało do blokowania tutaj Dry Ice, no to za bardzo nie chciało mi się, bo to tylko chodzenie tam. Tutaj książek po prostu mi zabrakło, a to
tak muszę czekać sobie właśnie na to. Tutaj to jest wszystko polega na tym, że muszę jednak mieć książki, więc to jest kolejne na książki. A tutaj próbowałem zacząć robić, ale to co mi najbardziej zabrakło, no to oczywiście co? Książek! A tutaj też książek. Więc jedyne co teraz potrzebuję to mega dużo książek. To jest łatwe do zrobienia. Jeszcze popatrzmy sobie odblokowanie ostatniego achievementu, czyli tego. I potrzebujemy dosłownie 10 stali. Wow, to nawet nie jest jakieś mega trudne. Ja 10 stali to ja mam jedną skrzynkę. O, tutaj? Tą? Nie. Jedną skrzynkę, gdzie mam kompletnie dużo stali właśnie. Więc... dajcie tutaj. Bum. I chyba to jest ostatni achievement. Tak, to był ostatni achievement. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Ale dosłownie to był ostatni achievement. To jest najtrudniejszy achievement do zrobienia, bo trzeba go po pierwsze zrobić. O! Ej. What the... Ej, co się... Ej... Teraz odkryłem, że pod tabem można było wybierać broń. Nie powiem, sterowanie w tej grze jest czasami dziwne. No ale oczywiście mamy piąski. Nigdy nie pokazywałem piąstek, bo w sumie po samouczku sama je. Nigdy nie pamiętam jak... Nigdy nie pamiętam, nawet nigdy nie wiedziałem jak to odpalić. No... Więc... No nie powiem, no... Sama gra, jak mówiłem, no... Jest warta swojej ceny, ale endingi są słabe. Ogólnie rzecz biorąc, no to tak jak mój kolega powiedział, że oni tą grę... tak, nie mam tego. Oni tą grę będą aktualizować, więc... więc tak, no po prostu trzeba się przygotować na to, że... Czego to jest jak dziewczyna? Więc trzeba się po prostu przygotować na to, że no trzeba będzie po prostu poczekać na kolejną aktualizację, zapewne dodadzą jakiś wymiar czy coś takiego, ale myślę, że niestety, ale ta gra może tylko skończyć się takie trochę jak Donster z aktualizacjami, że jednak to będzie kolejny wymiar, który można zrobić w, nie wiem, w 6 godzin. Ja to zazwyczaj robiłem właśnie w 6 godzin całe, do bossa jeszcze, no i... Tak naprawdę jak mam najlepszy poziom, to raczej już nie będzie nic więcej lepszego, może jakieś inne kule. Niektóre kule naprawdę powinny zostać no, przerobione, powinny zostać jakoś ogólnie na nowo uwzględnione ich działanie. Najbardziej mi się nie podoba kula, ta którą musiałem sobie zrobić, oto Status, ponieważ ona ma zbyt mało czasu, żeby po prostu dać jakiś efekt naprawdę temu. Ja mam shotgun z tym, żeby sobie zrobić achievement. Tak tutaj. To polega na tym, że strzelam jednym, później dwa strzały i to wszystko. I to polega na tym jeszcze, że muszę znaleźć jakiś przedmiot koło tego, żeby wepchnąć. Więc no... Może to byłoby fajne. Na pewno trzeba przyznać to, że oni to by chcieli porobić takim, żeby multiplayer, żeby kilka osób strzelało kilkunastoma kulami różnych rodzajów naraz i to wtedy jakoś fajnie może mieć, ale ja nie miałem za bardzo czasu na to, żeby po prostu, żeby ogarnąć sobie osoby do nagrywek, bo po prostu bardzo, nie powiem, bardzo elastycznie musiałem podchodzić do sesji nagrywkowych z tego. Dobra, w takim razie jako, że i tak to jest pół godziny, a ostatnie chwile, no to jest tak naprawdę już nic nie robienia, więc będę się z wami żegnał, z wami Trehol, no. Oglądajcie kolejne serie, Hearts of Iron wraca na kanał. Mam jedną taką serię z Afryki, która od 3 tygodni albo od 2 tygodni przesuwam z tydzień na tydzień, bo nie wiem ile jeszcze ta seria potrwa. Ale już się kończy, więc bye bye Trehol, na to cześć.